przysięgam wam, że nie... Co? Co mówisz? Ty go nie znasz? Dlaczego spoglądasz tak wokoło niespokojnie, jakby się wygryzł z niewygodnego położenia? Zdradza cię i moja twoja, i mowa twoja, bo Galilejczykiem jest oczywiście. Pójdź no, staruszku, ucieszysz mistrza swego, a bardziej jeszcze przyjaciół jego, Żydów. Przysięgam wam, że nie znam tego człowieka, o którym mi powiadacie.